Proszę Państwa, ja najpierw chciałbym podziękować pani profesor Marii Ryś, jak również księdzu profesorowi Jackowi Salijowi oraz Państwu tutaj zgromadzonym za to, że no przynajmniej te osoby, za to, że Państwo się przyczynili do zorganizowania dzisiejszego spotkania. No i przede wszystkim obdarzyli mnie kredytem zaufania, bo to się nieczęsto zdarza. Zastanawiając się nad właśnie charakterem dzisiejszego spotkania, uważam, że jest to spotkanie nie z autorem książki, ale to jest spotkanie z książką, której głównym bohaterem jest przynajmniej dla mnie postać nietuzinkowa. To jest mój ojciec duchowny, ksiądz Michał Wilniewczyc, którego poznałem w seminarium, ale zaraz o tym będę mówił, którego bardzo ceniłem za jego życia, którego również cenię jako człowieka, jako kapłana i jako ojca duchownego. Ale pozwólcie Państwo, że zanim zacznę mówić o historiach jego dziejów, o historiach jego życia, a również o historiach, również dzieci tułaczek, dzieci armii Andersa, to chciałbym najpierw kilka słów przytoczyć taki jeden fakt, który myślę, że przyczynił się do tego, co się ze mną stało po ukończeniu szkoły średniej. Otóż ja z trzema moimi kolegami, kiedy byliśmy w klasie maturalnej, pojechaliśmy na międzysemestralne rekolekcje do naszego seminarium w Drugiczynie. Ja uczyłem się w szkole średniej w takiej miejscowości na Podlasiu, Pies Podlaski, tam właśnie byłem w liceum imienia Kościuszki. Chodziłem również równolegle do szkoły muzycznej. Mieliśmy bardzo dobrego księdza prefekta i on właśnie trzem kolegom z klasy maturalnej zaproponował, żebyśmy pojechali właśnie zimą, akurat po pierwszym semestrze na rekolekcji. Pamiętam jak dzisiaj, to była bardzo, bardzo mroźna zima, rok 78. Nawet z Bielska jechaliśmy jakąś ciężarowym wojskowym samochodem. Dojechaliśmy do tego Drugiczyna, mieścina zanurzona w śniegu. Tam miały się odbyć nasze rekolekcje. Następnego dnia, z tego względu, że ja zawsze wstawałem bardzo wcześnie rano, bo ćwiczyłem, uczyłem się grać na klarnecie, a to jest bardzo głośny instrument i nie mogłem ćwiczyć w domu, to zanim pojechałem do Bielska Podlaskiego, a mieszkałem, urodziłem się i mieszkałem w miejscowości Boćki, około 16 km od tego miasteczka Bielsk, to musiałem rano o 5 wstawać, żeby ćwiczyć na klarnecie. Dzięki temu nauczyłem się wcześniej wstawać. I dotąd wcześniej wstaję. Nie umiem na przykład wieczorem pracować tak długo, ale rano bardzo wcześnie. I kiedy zajechaliśmy do seminarium, następnego dnia pobiegłem do kaplicy, zobaczyć jak wygląda kaplica. I co ja zobaczyłem? Zobaczyłem wtedy człowieka, w wieku około 70 lat, był zgarbiony, pochylony, zatopiony w modlitwie, siwe włosy, ksiądz i modlił się przed obrazem Matki Bożej nieustającej pomocy. Właśnie to ten ksiądz. Ja go w ten sposób pamiętam. No i Były to przedziwne rekolekcje, bo z tego człowieka emanowała jakaś naprawdę nieokreślona prostota, prawda. Z jego słów, które słyszeliśmy, emanował autentyzm i mówił naprawdę, jak dzisiaj pamiętał, pięknie o Panu Bogu. W
Wtedy na przykład po raz pierwszy usłyszałem takie sformułowanie, nieczęsto do tego momentu usłyszałem, że Bóg jest źródłem miłosierdzia. Przyznam się, że na mnie jako dorastającego chłopaka, humanistę, interesowała, no, byłem właśnie humanistą, interesowała mnie historia i wiem, że my z wielkim napięciem oczekiwaliśmy w czasie tych rekolekcji, co ten ksiądz powie. Bo na przykład nasz prefekt mówił tak, słuchajcie, to jest naprawdę nietuzinkowa postać. Wy go pytajcie o dużo, bo on niechętnie mówi o sobie, niechętnie mówi o własnych wydarzeniach życia. A więc warto go pytać. Proszę Państwa, na rekolekcjach tych on opowiadał o swoim życiu bardzo zdawkowo, często ze łzami w oczach, o swoich doświadczeniach, no które, ja bym tak mógł określić, można by było porównać do historii, do takiej, no, historii tego epickiego Odysa, tak, który wędrował do rodzinnej Itaki przez 10 lat. I tak samo właśnie ojciec duchowny, mój późniejszy profesor, właśnie po tym, kiedy znalazł się w więzieniu sowieckim po 17 września, był też takim Odysem, bo wędrował właśnie przez łagry na dalekiej północy, Uzbekistan, Persję, Nową Zelandię, Liban, Rzym i wrócił w swoje rodzinne strony. Możemy by tak powiedzieć, że mityczny Odys wędrował 10 lat do swojej rodzinnej Itaki, a mój profesor, nasz ojciec duchowny, wędrował aż 18 lat. Aż 18 lat od momentu, kiedy został aresztowany, do momentu, kiedy w 1957 roku znowu znalazł się w Drogiczynie, kiedy to otworzyła się diecezja w Drogiczynie nad Bugiem, taki trochę sztuczny twór, bo to były czasy komunistyczne i diecezja pińska leżała poza granicą. I po tych rekolekcjach, proszę Państwa, ja już wiedziałem, co mam z sobą zrobić. Do tego momentu jeszcze się tak wahałem, może historia, może tam sport, AWF, może muzyka, no ale kiedy po tych rekolekcjach przyjechałem, kiedy tak, no to już wiedziałem, że pójdę do seminarium, tak, a jeszcze dodatkowo to wielkie wydarzenie dla polskiego narodu, chodzi o wybór kardynała Wojtyły na papieża. Ja pamiętam jako właśnie maturzysta właśnie to zdanie, które chyba nas tutaj wszystkich wstrząsnęło, w jakimś sensie pozytywnym, tak, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi, właśnie tej ziemi, i wtedy ja myślę, że myśmy się poczuli trochę inaczej, a ja wtedy jako maturzysta pomyślałem sobie tak, no, kardynał Wojtyła zostaje namiestnikiem Chrystusowym. No a ja jako ksiądz mogę również na jakimś tam skrawku małej ojczyzny, na skrawku mojej diecezji również dawać świadectwo Chrystusa, no i pomagać ludziom potrzebującym. I właśnie te dwa wydarzenia, obraz księdza Winiewczyca, no i drugie wydarzenie właśnie wybór kardynała Wojtyły na stolicę Piotrową, to były te takie dwa kroki milowe, które zadecydowały, no, o dalszej mojej drodze. Dlatego tylko tyle o sobie, bo nie chciałbym potem było kilka lat święcenia przyjąłem w 85 roku, kilka lat pracowałem w diecezji tej swojej, macierzystej, a więc drogiczyńskiej, a z tego względu, że miałem tutaj brata, który, no i mam, który był święcony w diecezji warszawskiej, wtedy jeszcze nie było dwóch diecezji, a chciałem koniecznie studiować, takich możliwości wtedy
Ja osobiście nie miałem tamtej diecezji, a więc ja się zdecydowałem, żeby tutaj przyjść do diecezji i rzeczywiście studiowałem, zrobiłem doktorat z mediów, no a teraz w jakimś sensie pan profesor więcej wie na ten temat, właśnie przygotowuję pracę habilitacyjną, między innymi piszę, może to jest taki temat interdyscyplinarny, właśnie, który będzie ukazywał, no w jakim sensie trauma dzieci deportowanych, a szczególnie tej grupy dzieci, które znalazły się w Nowej Zelandii, wpłynęła potem na dalsze ich wybory w życiu. Jak one, przeżywając tę wielką traumę, potem kim one były, jakie ich były wybory, co się z nimi działo. A więc w różnych wymiarach będę na to, staram się przynajmniej na to rozwijać. Teraz, kiedy przyjechałem po 30 latach pewnego dnia, bardzo często odwiedzałem swoją diecezję, tam mam kolegów, i przyjechałem kiedyś do biblioteki, do muzeum naszego diecezjalnego, bo wcześniej napisałem taką, byłem animatorem książki uświęconej wiernością. Ta książka powstała, to jest o historii Drogiczyna, o Drogiczynie, o wizycie Ojca Świętego w Drogiczynie, o tym no, słynnym na cały kraj nabożeństwie ekumenicznym. Ja byłem animatorem tego, tutaj dużo rzeczy napisałem, ale no, wielki wkład wnieśli moi koledzy. I ta książka powstała z racji 10. rocznicy pobytu Ojca Świętego właśnie w Drogiczynie. No i wtedy jeden z profesorów, którego bardzo ceniłem, ksiądz Borowski, znakomity kaznodzieja, ksiądz profesor to być może i zna księdza Borowskiego, tak, on był również animatorem tego muzeum, piękne muzeum zrobił, takie kresowe, zwrócił się do mnie z taką prośbą, słuchaj, no ja już chyba, ja już tego nie zrobię, nie napiszę książki o moim koledze, o waszym profesorze, waszym ojcu duchownym, o księdzu Wilniewczycu, a on już wtedy zmarł, on zmarł w 1997 roku. Słuchaj, mamy, zmusiłem go niejako tak na siłę, żeby spisał pewien zarys swoich wspomnień. On tego nigdy nie chciał zrobić, ale miał jakoś tam gdzieś zagrzebane w szufladach i mówi, słuchaj, napisz o nim jakąś książkę. No i dał mi jego notatki. Od razu nie powiedziałem, że tak, ale ja to przeczytałem i wtedy już nie miałem żadnych wątpliwości, że jego historia, że to, co o sobie napisał, że no, zasługują na to, żeby to wszystko ujrzało światło dzienne. I tak między innymi właśnie powstała książka kapłańska Odyseja, którą tam wcześniej chyba nawet, jeżeli... No to tutaj ta książka jest, którą właśnie, która powstała w 2012 czy 2013 roku, już nie pamiętam. Proszę Państwa, ja nie będę oczywiście opowiadał książki, ale ja chciałbym zwrócić w perspektywie choćby postaci, w perspektywie postaci księdza Wilniewczyca, tego, co on przeżywał i jak myśmy go odbierali, na pewne ważne wydarzenia. Otóż najpierw chciałbym zwrócić na jego uwagę na jego rodzinę. Z pewnością Państwo zgodzą się, iż żyjemy no, w czasach, w których często kwestionuje się istnienie podstawowych wartości wpisanych nawet w ludzką naturę, stanowiących o ludzkiej godności i w myśl fałszywie pojętej wolności od, a nie do na przykład odpowiedzialności, no dzisiaj szczególnie, znowu tutaj no, pięknie o tym mówi pani profesor Ryś, godzi się w rodzinę, zamazuje się jej, no to jest smutne, prawdziwy obraz powinności i zadania. I w perspektywie tego, co się dzisiaj dzieje, ja bym powiedział tak, że w życiu księdza Wilniewczyca,
rodzina była czymś najważniejszym. Była czymś najważniejszym. Ona ukształtowała jego osobowość, jego szacunek i troskę wobec innych ludzi. To przejawiało się w całym jego życiu. Ja pamiętam wtedy, kiedy myśmy go odbierali jako księdza, jako kapłana. Wtedy, kiedy był studentem, kiedy analizowałem jego życiorys, kiedy był kapłanem, kiedy był sybirakiem, profesorem seminarium, ojcem duchownym. Ojciec, tata właśnie księdza Michała, był bardzo zaradnym gospodarzem. W ogóle ksiądz Michał, oni byli właśnie z Kresów. To była rodzina właśnie, która miała w swoim herbie Wilniewczycy od Wilnowczyc. Oni byli spokrewnieni nawet z rodem Sopliców. Ojciec był bardzo, bardzo zaradnym człowiekiem. Miał kilkanaście hektarów ziemi, utrzymywał swoją pracą całą rodzinę. Bardzo szybko wystawił nawet piękny, duży dom. Pomógł tam w tej wsi, w Dąbrowicy, w której Michał się urodził, nawet założyć szkołę. A mama była bardzo prostą kobietą. Język polski poznała z książeczki do nabożeństwa. Ale była to osoba, która w tej wsi, liczącej około 20 rodzin, szła każdego dnia z jakąś właśnie pomocą. No, a możemy powiedzieć tak, o jej postawie wobec innych ludzi, wobec Pana Boga i wobec Syna, świadczą choćby właśnie takie słowa. I tutaj ja przytoczę słowa, które ona powiedziała do Michała wtedy, kiedy on skończył już seminarium. Kiedy został księdzem, to ona mu się przyznała do jednej rzeczy. Powiedziała mu w takim przypływie szczerości i w tej radości, że został kapłanem, takie oto słowa. Synu, gdy byłeś w seminarium, nie tylko modliłam się za ciebie przez 6 lat, ale w wielkim poście pościłam we wszystkie środy i piątki bez jedzenia i picia, nie przyjmując nawet przez całą dobę kropli wody do ust. W ten sposób matka powiedziała właśnie, wyznała, daje takie świadectwo jakiejś takiej opieki duchowej, takiej modlitwy, no trudnej, o swoim synu. Kiedy Sowieci napadli na Polskę i proboszcz Hajnowski, bo to była druga parafia księdza Michała, proboszcz Hajnowski mówi do niego tak, to był młody wikariusz, słuchaj, uciekaj. Uciekaj do swojej rodzinnej wsi, bo tutaj za chwilę Niemcy, tu będą Sowieci, no tutaj nie ma sensu być. No i on idzie do swojej rodziny, jedzie rowerem, no to była droga bardzo niebezpieczna, zajeżdża do rodziny i co mówi matka? A matka mówi tak, synu, trzeba wracać mimo niebezpieczeństw. Musisz wracać do swoich parafian, bo po to byłeś święcony. A więc mama jego bardzo głęboko rozumiała sens kapłaństwa. Bardzo głęboko rozumiała właśnie sens kapłaństwa. No i to jest naprawdę, zresztą bardzo często o swojej matce nam mówi. Jeżeli chodzi o naukę, to tak jak powiedział, ksiądz Michał w ogóle urodził się 7 stycznia 1912 roku, właśnie w tej Dąbrowicy, 11 km od Nowogródka. No wiemy, jakim miastem był Nowogródek wtedy, to była stolica województwa, historyczny gród, tak, związany z królem polskim, związany z Adamem Mickiewiczem, tam w kościele farnym był chrzest Adama Mickiewicza. Tak, i w Nowogródku po ukończeniu kilku klas szkoły on wstępuje do niższego seminarium. No, bardzo dużo wtedy było powołań kapłańskich. Były nieraz takie sytuacje, że chłopcy nawet z ówczesnej Polski, ja już nie jestem już w tej chwili dobrym historykiem, ale
przyjeżdżali do tego Nowogródka i szukali tego seminarium, żeby tam zdawać egzaminy. A po drodze było więzienie. No i nieraz to byli chłopcy zupełnie z innych miast, no i zatrzymywali się przed tym więzieniem, myśląc, że to jest seminarium. No i pytają, no i ci i pytają, czy to jest, aha, no ci strażnicy pytają, no panowie, no a gdzie wy tutaj, no my przyjechaliśmy, żeby zdać egzaminy, a ci strażnicy, u nas przyjmujemy bez egzaminu, także...